zobaczyć wirusa grypy, zdałbyś sobie sprawę, jak łatwo przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Przygotowania do 26 finału. Po prostu trzeba działać, pomagać innym. Elektroniczna rewolucja w Filharmonii. Nawet w godzinach, kiedy kasa nasza jest nieczynna. ECO Jelenia Góra, firma przyjazna klientowi. Wyróżnienie to ma dla nas szczególne znaczenie. Tuż przed weekendem wita Państwa Paweł Guszała. Zapraszam na serwis informacyjny. Już w najbliższą niedzielę, po raz 26, wystartuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego dnia bardzo skrupulatnie przygotowuje się setki sztabów w całej Polsce. Jelenia Góra nie jest wyjątkiem. Przed każdym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze muszą przejść specjalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Prowadzą je funkcjonariusze policji oraz władze sztabów. Poinformujemy wolontariuszy o tym, w jaki sposób mają zbierać pieniądze, tak? Gdzie mogą chodzić, gdzie nie mogą chodzić, gdzie mogą dostać ciepłe posiłki, gdzie mogą dostać herbatę, gdzie mogą się ogrzać. No i takie ogólne informacje na temat całej zbiórki. Wolontariuszem może zostać każdy. Najmłodsza nasza wolontariuszka ma 9 miesięcy. Najstarszy nasz wolontariusz, z tego co pamiętam, ma około 80 lat. Także jak możemy zauważyć, każdy bez względu na wiek. Ile osób się zapisało, ile osób chce pomagać? W tym roku w naszym sztabie mamy 120 wolontariuszy. Z chęci do pomocy innym ludziom, a szczególnie dzieciom, które potrzebują tej pomocy. To się zawsze właśnie o tym głośno mówi, moim zdaniem. Chciałam też wziąć w tym udział i pomóc. Po prostu trzeba działać, pomagać innym. Niestety każdy finał to okazja do szybkiego zarobku dla oszustów. Co zrobić, aby nie paść ich ofiarą? Po czym będzie można rozpoznać kwestujących od zwykłych złodziei? Każdy wolontariusz ma przy sobie identyfikator, który jest oznaczony hologramem oraz pieczątką i zdjęciem wolontariusza oraz będzie miał puszkę, która jest oklejona 4 banderolami. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z najbliższym komisariatem policji, ewentualnie z naszym sztabem lub sztabem harcerzy. Numer do sztabu wyświetla się właśnie na Państwa ekranach. 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obejmie całe miasto. Jednak centrum wydarzeń jak co roku będzie Plac Ratuszowy. Wszystko zacznie się od godziny 11. O 19 prowadzone będą tam licytacje, a o 20 tradycyjne światełko do nieba. Można wylicytować takie przedmioty jak piłka do koszykówki z podpisami zawodniczek MKS Karkonosze. Dzień w kawiarni Aroma Cafe, można poczuć się jak rasowy barista. I na przykład voucher na sesję fotograficzną. Na dzień dzisiejszy po prostu chcę przekazać swoją gitarę, na której grałem, kiedy miałem ponad 20 lat. W związku z tym, że tutaj mamy też taki przyrząd, który dla biegaczy, chcemy, to jest nowe urządzenie, też chcemy to przekazać dla Orkiestry Świątecznej tego pomocy. W niedzielę warto odwiedzić salę widowiskową Jeleniogórskiego Centrum Kultury, gdzie od 15 do 19 odbywać się będą koncerty zespołów muzycznych. 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo! Siema! W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na przełomie starego i nowego roku doszło do wielu interesujących zmian, choć nie dotyczą one bezpośrednio działalności orkiestry. W kilku punktach Jeleniej Góry ustawione zostały multimedialne ekrany. Za ich sprawą przechodzień może szybko zasięgnąć informacji o tym, jakie wydarzenia aktualnie odbywają się w Filharmonii Dolnośląskiej.
są takie ładne, duże totemy elektroniczne, są to takie plakaty właściwie elektroniczne, które już zostały umiejscowione w rynku koło ratusza na deptaku i jeden w cieplicach, w okolicach Placu Piastowskiego. Ta multimedialna ofensywa ma pomóc ściągnąć na koncerty nowego słuchacza. Ułatwi to także zakup biletomatu. Urządzenie ustawione zostało już w przedsionku Filharmonii od strony ulicy Piłsudskiego. Nawet w godzinach, kiedy kasa nasza jest nieczynna, każdy może wejść jak do przedsionka banku i jak skorzystać jak z bankomatu, z naszego biletomatu. Może sobie wybrać sam koncert, który go interesuje elektronicznie i mając tylko kartę kredytową czy kartę bankomatową, może zakupić sobie bilet sam, zostanie od razu wydrukowany. Odświeżeniu uległa także strona internetowa Filharmonii Dolnośląskiej. Co prawda jesteśmy jeszcze, która nie jest jeszcze w pełni gotowa, ale już no, mam takie głosy, że z różnych stron, że rzeczywiście się podoba, że jest bardzo funkcjonalna, a zaręczam, że pracujemy nad tym, żeby była doskonała. Wszystkie te zmiany zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu z unijnych środków, z projektu e-Kultura. ECO Jelenia Góra w ostatnich dniach w Warszawie zostało wyróżnione tytułem Firma Przyjazna Klientowi na gali zorganizowanej przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Zresztą nie pierwszy raz. Firma Przyjazna Klientowi jest to program certyfikacyjny, którego celem jest ocena satysfakcji klientów. Podstawą do określenia poziomu ich zadowolenia jest specjalne badanie realizowane za sprawą kwestionariusza, który sprawdza cztery obszary. Zadowolenie klientów, satysfakcję ze współpracy, jakość obsługi oraz prawdopodobieństwo rekomendacji. ECO Jelenia Góra zdecydowało się wziąć udział w tym programie i znalazło się wśród najlepszych. Statuetkę w imieniu firmy w Warszawie 10 stycznia odebrał Tadeusz Szymko oraz Rafał Ostojewski. Wyróżnienie to ma dla nas szczególne znaczenie, gdyż pomimo, że godło przyznaje kapituła, to w rzeczywistości nasi klienci nam je przyznali. Utwierdza nas to w przekonaniu, że nasza praca przynosi efekty i tym bardziej czujemy się zobowiązani do wysokiej jakości naszej pracy. To nie pierwsza taka nagroda w historii jeleniogórskiej firmy. Nasza spółka po raz czwarty znalazła się w gronie laureatów programu. Zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta to nasz najwyższy priorytet. W tym roku w programie Firma Przyjazna Klientowi wyróżniono w sumie 31 podmiotów. Zaraz po serwisie informacyjnym zapraszam na program Rozmowa Dnia, w którym rozmawiać będę z Tomaszem Janczakiem, dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy podwójne zaproszenie na seans do kina LOT. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Po raz który w niedzielę odbędzie się wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na prawidłową odpowiedź czekamy w poniedziałek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu. Przypomnę 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu, przypomnę, jest dostępny na stronie internetowej www.tvdami.eu.
Jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.